Czyli że co, że to można uruchomić? Nie wiem, czy dobrze robię, że to wykopuję. Bo mi to spadnie i nic z tym nie zrobię kompletnie. Te kwiatki, kurde, teraz będę musiał je rozwalać za każdym razem, bo mi będą zabijać. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Astroneer. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zbudowaliśmy sobie taką... No powiedzmy, że automatyczną farmę... Znaczy automatyczną farmę, automatyczną... Kurde, jak to nazwać? Automatyczną produkcję nanowęgla. Stworzyliśmy taką bardzo prostą, bym powiedział, i no taką nie do końca automatyczną, ale jest, wystarczy, że materiały dostarczę i nanowęgiel sam mi się będzie robić, więc w sumie spoko. Tam jeszcze będę musiał do tego dorobić jeszcze kilka maszyn, bo troszeczkę tam pomyślałem na ten temat i wydaje mi się, że będziemy potrzebowali jeszcze troszeczkę więcej maszyn. W każdym razie przeniosłem się na Desolo na jakiś czas. Zobaczcie, że mamy naszego łazika tutaj, przetransportowałem go. Mamy cały sprzęcik do kopania, więc będziemy mogli tutaj troszeczkę pokopać. Mam też deskę, mam natleniacz. Natleniacz sobie schowałem tutaj, zobaczcie, tu, żeby mi tutaj, kurde, nic już się nie chowało w tym. Bo mnie to wkurza troszeczkę, że zbieram jakieś materiały gdzieś tam, czy tam zbieram coś z bazy i mi się odkłada to do tego pistoletu, do odkurzacza. No to troszeczkę wkurzające jest, stwierdziłem, a wsadzę tam natleniacz, już mi to nie będzie nigdy przeszkadzać. No i mam, słuchajcie, jeszcze skaner sond, więc w teorii moglibyśmy sobie znaleźć sondę. Szkoda, bo wiecie co? Fajnie by było wziąć SPS-a tutaj do szukania sondy. I może... I wiecie co? Ja mam paliwo. Mam tu pakownik, zobaczcie. Leży sobie tutaj. Więc może bym skoczył później na wesanie, żeby zabrać SPS-a. I wiecie co? Nie pomyślałem o jednym, najważniejszym. Przecież musimy tę komnatę tutaj uruchomić. A ja mam... 6 RTG. Baterię, która mi tak naprawdę nic nie da. I tyle. O nie, mamy jeszcze średni słoneczny. Dobra, i spróbujmy w takim razie to zrobić szybciutko, póki jest prąd. A dobra, słońce już zaszło. Dobra, mamy w takim razie chwilę czasu, żeby sobie to porozkładać. Wydaje mi się, że postawię po prostu wszystko tutaj na łaziku. I podłączymy łazik do komnaty przejścia i gotowe. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie po prostu. Co to tak hałasuje, kurde? Chyba nam braknie. Mam jeszcze 2 RTG. Co jakbym wsadził te RTG tutaj? Kurde, może jak się włączy słoneczny, to by wystarczyło? Zaraz słońce wstanie. Co tak hałasuje, kurde? O! Czekajcie, mamy wystarczająco mocy. A jednak nie. Kurde! Weź tą baterię szybko. Raczej wątpię, żeby to wystarczyło, ale zobaczcie, łazik się ładuje. O, i brakuje mocy. Kurde! Czemu? Przecież świeci słońce chyba. Dobra, jeszcze trochę i może się uda. O nie, i się nie udało. Widzieliście, ile brakło? Słuchajcie, wybrałem się na poszukiwania jakichś generatorów. Szczerze mówiąc, szybciej by było, jakbym poleciał na inną planetę i wrócił z generatorem. Ale znalazłem, słuchajcie, plecak odrzutowy na paliwo stałe. Więc mogę wam pokazać, jak to działa z deską. O kurde, ja myślałem, że ja nie tracę HP. Strasznie to jest słabe, że się traci HP na desce. Na tej desce nie powinno się tracić HP, jak się spada. Kurde, nie mam miejsca. To troszeczkę słabo, że się traci HP, bo ja mogę, wiecie, wystrzelić się do góry. Spadnę na dół, zabiję się i nie znajdę już swoich zwłok nigdy. Kurde, w sumie w międzyczasie mógłbym ten, szukać sondy. Może tak zrobimy.
Czekajcie, to światełko wyłączę, ono mi jest niepotrzebne. Ej, patrzcie, jesteśmy blisko. Jak to włączyć teraz mam? Dobra, mamy to. Gdzieś tutaj będzie to. A może przy okazji znajdę po prostu jakiś generator i sobie zaciągnę go do bazy. Okej, mam to. Jak tam wejść? Ała. No i to jest to, o czym mówiłem, nie? Zginę i już kurde nie dobiegnę tam, nie? Ja pierdzielę i będziemy musieli naszego łazika wziąć. Kurde, no szkoda, że się to kurde nie uruchomiło. No ja potrzebuję naprawdę niewiele, no. Czekajcie, jakbym to mógł uruchomić? Kurde, no ja tam potrzebuję, nie wiem, no raptem kilka mocy, no trochę mocy, no potrzebuję. Nie uruchomię tego tutaj, nie mam materiałów takich, żeby to uruchomić, no. Dobra. Olać to, tego łazika na razie tutaj zostawię. Biorę jedno RTG i biorę małego łazika, odzyskam lucik, uruchomię tą sondę, uruchomię tą przeklętą komnatę i wykopiemy sobie jądro. Ja pierdzielę, no przecież te kwiatki mnie jeszcze nigdy nie zabiły, nie? Nigdy mnie jeszcze nie zabiły te kwiatki. To teraz na hitka padłem, no. Dobra, jestem na miejscu, lucik odzyskałem, możemy to uruchomić. Odkryto sondę Nowych Horyzontów, odblokowano żółty wędrowiec. To pewnie jest jakiś, jakaś skórka albo coś. Dobra. W takim razie, no fatalnie, że mam tego łazika przy sobie. No bo z tym łazikiem nie przetransportuję żadnej dużej turbinki albo coś, jak znajdę. I fatalnie się tym jeździ tutaj, naprawdę fatalnie się po tej planecie tym łazikiem jeździ. On się na prostej drodze potrafi wywrócić. No więc nie jest zbyt kolorowo. I tu wszędzie są dziury jakieś, czekajcie, wiecie co zrobimy? Ja wezmę tą lampkę i ją tutaj włączę, kurde, na tym łaziku i będę widział wszystko przynajmniej. O, jejku, jejku. Dobra, słuchajcie, w takim razie sondę mamy uruchomioną, więc jedną rzecz mamy z głowy. Ja poszukam, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakiś generator. Ej, czekajcie, ale to są pionki chyba tutaj. W teorii powinniśmy to brać. Bo ja mam zamiar zbudować taką planszę i skompletować wszystkie figurki. Byłoby super. Aczkolwiek... wydaje mi się, że ciężko to będzie znaleźć i raczej nie uda mi się wszystkich skompletować. No ale zobaczymy, zobaczymy. I kurde. Patrzcie co znalazłem. To wygląda jak jakieś ogromne lądowisko albo coś. Kabelek można podłączyć, zobaczcie. Czyli że co, że to można uruchomić? Nie wiem czy dobrze robię, że to wykopuję. Bo mi to spadnie i nic z tym nie zrobię kompletnie. Te kwiatki, kurde, teraz będę musiał je rozwalać za każdym razem, bo mi będą zabijać. Dobra, no wiecie co, no wydaje mi się, że tutaj można by... wylądować. Tutaj jest taki urwany most. No ale w sumie nic poza tym, nie? No chyba, że da się tutaj jakoś wejść do tego, ale wątpię, szczerze mówiąc wątpię. Ciekawe co by się stało jakbym kabelek tutaj podłączył. Może ktoś z was wie, to dajcie znać w komentarzach. Ja wracam do bazy, słuchajcie. Zmieniam planetę, wezmę sobie jakieś generatory, bo tu kurde kompletnie żadnych gruzów nie ma nigdzie. I nie ma jak znaleźć generatorów żadnych. No nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi kurde, ale no żadnych gruzów tu nie ma, żadnych. Nie wyjedziesz? Serio? Kurde wyjdziesz z buta. Zapomniałem, że mam plecak odrzutowy. Kurde, dlaczego ta komnata tak hałasuje? Chyba dlatego, że łazika podłączyłem do niej. W każdym razie poczekajmy na słońce i powinna się włączyć nam. Więc będziemy mogli zacząć sobie kopać. Oj, 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 same kłopoty na tym Desolo. Ale tutaj szybka akcja będzie, bo to jest najmniejsza planeta chyba ze wszystkich, więc no tutaj przekopać się to będzie bardzo, bardzo łatwo. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Mam nadzieję tylko, że no, przy jądrze nie utknie nam łazik. Będziemy musieli ostrożnie kopać, żeby tam gdzieś nie wpaść do dziury jakiejś. Dobra. Chyba się udało. Chyba się udało i akurat słońce zaszło. Dobra, super. Wywalmy te... O kurde, ja to wywaliłem tam na dół. O rany boskie. Ile kłopotu, kurde, z jedną komnatą było to. Ja pierdzielę, no. Dobra. Ale na całe szczęście już mamy to z głowy. W takim razie możemy podłączyć nasze mody tutaj do łazika. Zbiornik na ten. A, tu jeszcze jest turbinka i bateria. To wszystko się przyda w sumie na tej planecie. Wszystko się na tej planecie przyda. Dobra. Mamy chyba wszystko. Prądu raczej nam nie powinno braknąć. Więc możemy się wkopać gdzieś. Widzicie co? Ja bym się może tutaj zaczął kopać po prostu. Uruchommy to. No i jedziemy na dół. Tylko tutaj bardzo bym chciał powoli jechać jednak. Ja pierdzielę, nic nie widzę przez te zbiorniki. I patrzcie, czy to jest piec? Wyłącz to, wyłącz to, wyłącz to. Nie, to jest zepsuty piec. Kurde, ja tyle szukałem gruzów i wszystkiego, nie? Na powierzchni, a tutaj trzeba było do jaskini wejść. Zobaczcie, ile tu jest gruzów w jaskini. No ale dobra, na razie nas to nie interesuje. Wiecie, czego zapomniałem? Światełka zapomniałem, więc wrócę szybciutko po światełko. Wydaje mi się, że troszeczkę za stromo kopię. No ale dobra, jakoś tak będziemy kopać. Do tego jądra to powinniśmy się dokopać w kilka sekund, tak naprawdę. Okej, już jesteśmy. Ha. Dobra, i teraz tak, wyłączmy łazika. Łazik nie odjeżdża, więc jest okej. I teraz my się musimy dokopać do jednego z tych słupków. O, i tutaj mamy w miarę blisko taki słupek. Tylko wyrównajmy sobie to. O, o. I pięknie, i mamy drogę. Nie wiem, czy przypadkiem cynku nie zostawiłem na górze. Okej, dobra, mamy to połączone. I wiecie, co zrobię teraz? Wrócę łazikiem do góry, bo cynku zapomniałem. A cynk trzeba, żeby uruchomić tutaj jądro na tej planecie, więc dobrze się składa, bo akurat i tak chciałem w bezpieczne miejsce odstawić naszego łazika. Ej, kurde, ja żebym sobie wybrał najlepszy moment, kurde, na zawracanie. Akurat jak jest dziura do jaskini. Dobra, ale udało się. O, bylebyśmy tylko, kurde, nie spadli gdzieś na dół i nic nie widzę przez te magazyny. Troszeczkę za duże są te magazynki. No nie jestem pewny, czy to jest dobry pomysł, żeby te magazynki tak stały. Ale wiecie, co by się dało zrobić? Dałoby się to postawić z tyłu. I wydaje mi się, że to by był lepszy pomysł. Już wam pokażę jak. Chcielibyśmy sobie to. Obróćmy to. O. I w ten sposób, jakbyśmy mieli, to nam nic nie będzie zasłaniać przynajmniej, nie? Co prawda ogromny jest ten łazik teraz, no i nie podłączymy przyczepki. Ale na razie, wiecie co, spróbujemy może to... Chociaż kurde, teraz już nie będę nic raczej kopał tutaj. No ale dobra. Weźmy cynk. Gdzie ja ten cynk zostawiłem? To jest kurde dobre pytanie, gdzie ja ten cynk zostawiłem. Czy ja go w ogóle tutaj wyciągnąłem? Czekajcie, nie, on powinien być w magazynku. Kurde, ja go cały czas miałem przy sobie, ten cynk. No dobra, nieważne. Bierzemy dwa cynki. No i jadę tam z buta normalnie, bo to tam... Na desce zjedziemy. Patrzcie, jak szybko zjedziemy na desce. A raczej się nie zabijemy, bo... Grawitacja jest tam dość niska, nie? Przy jądrze. Tylko kurde, dobrze by było, żebym nie spadł. Dobra, widać dziurę z daleka. Dobra. No i pięknie. Nie wiem nawet jak odrzutowiec tutaj będzie, znaczy odrzutowiec. Ten mój silnik odrzutowy jak będzie działać. Więc może lepiej go nie używać.
Ja dobrze idę. I to jądro wygląda całkowicie inaczej niż tamte. To pomieszczenie, zobaczcie, to pomieszczenie tutaj jest w całkowicie inny sposób połączone z tym słupkiem. A gdzie jest wejście do tego? Do tej kuli. A, tutaj jest wejście do kuli. Okej. Okay. Wiecie co? Najbardziej się obawiam tego, że nie znajdę drogi mojej. Na pewno nie znajdę drogi mojej. Ja pierdziu. No dobra, no nie szkodzi. Ja jakoś to ogarnę. Dobra. Weźmy cynk raz. Cynk dwa. A, w sumie dobrze, że zostawiłem łazika na górze. No bo w sumie możemy użyć jądra, żeby się przeteleportować do komnaty przejścia i będziemy w bazie. Nie będę musiał szukać wejścia, nie? Więc w sumie całkiem spoko to wyszło. Uruchommy sobie jądro, to już jest czwarte nasze jądro, które nam się udało uruchomić. Jeszcze mamy trzy jądra do uruchomienia i będziemy mogli satelitę uruchomić. Przebudzenie de Solo. No i możemy się tu przenieść w takim razie. Najpiękniej, jesteśmy w bazie. Elegancko. No i dobrze się złożyło, bo przyniosłem sobie tutaj też troszeczkę tych do produkcji prądu rzeczy, nie? Tutaj na razie sobie to zostawię, tak? Nie będę tego podłączał. W sumie nawet nie jestem pewny, czy tutaj coś na tej planecie będę robił. Aczkolwiek wiecie, co jest fajne na tej planecie? I ja wam zaraz to pokażę. Jak tu latałem w poszukiwaniu właśnie tych elektrowni, to zauważyłem, że tutaj strasznie dużo materiałów jest. To jest po pierwsze. I te materiały są strasznie blisko siebie. Tutaj akurat mamy glinę, no to tak za bardzo nas nie ratuje, ale mamy na przykład, o, złożony, znaczy żywice mamy blisko. Złożony jest blisko. Ale to nie o te materiały chodzi. Bo są miejsca, gdzie są kubki tych, grudki tych surowców i są przeróżne surowce, na przykład trzy surowce są w jednym miejscu. Zastanawiam się, co by ekstraktor, autoekstraktor zrobił w takim miejscu, jakbym postawił go gdzieś tam na środku między tymi wszystkimi materiałami. No to on chyba by wykopywał wszystkie trzy naraz. Ciekawe, jakby to działało. Może sobie to sprawdzimy kiedyś. No ale dobra, udało nam się uruchomić komnatę, znaleźliśmy sondę, uruchomiliśmy jądro. Słuchajcie, możecie dać znać w komentarzach, co mógłbym zrobić jeszcze w tej grze. Chodzi mi o takie rzeczy do automatyzowania, takie bardziej skomplikowane jakieś połączenia maszyn różnych. Bo w sumie na razie nie przychodzi mi nic do głowy. Co by mi było potrzebne takiego do przerabiania takiego automatycznego? Możemy jeszcze usprawnić automatyczną produkcję nanowęgla. Możemy zrobić sobie w sumie sortownię, żeby sortować z łazika. Tylko mnie to najbardziej irytuje, że no, że trzeba między tymi planetami latać. To jest strasznie niewygodne. Strasznie to jest niewygodne. I zastanawiam się, czy jest jakiś inny sposób na transportowanie w ogóle surowców między planetami. Ale wydaje mi się, że raczej marne szanse. No ale możecie dać znać w komentarzach. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.